Zobaczymy. A co za urządzenie jest? Tu był kiedyś magiel. Tu stał magiel i tu szły te smary, oleje i tak dalej, więc tu jest taka plama tłuszczu. Tłuszczu i no, po prostu nie przeszkadza. To wsiąknie. I kupiłeś za 10 tysięcy mieszkanie w Krakowie. No małe, bo ma 20 metrów równo. 22,4. Tak, 22 metry, no ale jest w Krakowie i jest dobre pod wynajem, tak? Dokładnie. A powiedz mi, jak ci udało znaleźć takie mieszkanie? A przez internet. To nie było mieszkanie, to był lokal usługowy tak naprawdę. Okay. Kategorii lokal usługowy. Dokładnie. I poleciałem sobie po prostu, pofiltrowałem po cenie, patrzę najniższe 30 tysięcy, 30 biorę. I biorę. Tu będzie łazienka i tak, tu wchodź, a co będzie w tym kącie? No i tu będzie na pralkę i suszarkę, jakby ktoś chciał sobie suszarkę wstawić. No i tam będzie termos, tamtąd będzie wszystko szło na tą stronę i do kuchni też. To będzie wszystko płytka, aż dotąd. Tu jest miejsce na łóżko, na dwie szafy, piekarnik, szafka, z lewo zmywak, tu miejsce na zmywarkę, no i tu będzie lodowanie. Okej, okay, tu będzie taka strefa dzienna. Będziesz coś robił z tą rurą, zabudową jakoś? No to już masz zaznaczone. Pójdzie tutaj taka zabudowa. Zabuduję to. To będzie miało około 1,98 m, więc tu lodówka wszystko wejdzie. No i tu będą szafki. Ogrzewanie masz właśnie z tych rur ciepłowniczych. Chodzi tutaj, jest normalnie już zaadaptowane, więc nie trzeba nic dodatkowo zrobić. No tu stał gdzieś magiel, tu jeszcze rury szły. Te rury szły przez środek. Okna wymieniasz? Nie. Nie, właśnie nie. Są takie w miarę jeszcze. Nie. Trzeba je doczyścić po prostu, wiesz? No, parapet tylko tak naprawdę trzeba będzie tam wstawić, taki, żeby to ładnie wyglądało. Nie, ale fajne. Szczerze mówiąc, to jest taki typowy mikroapartament. A powiedz mi, a za ile takie mieszkanie realnie po remoncie można wynająć? W Krakowie. Coś. No ja zakładam, że za 1000 zł powinno się spokojnie wynająć. Tak. To już jest nieźle, nie? A ile zamierzasz tutaj wsadzić kasy? Kupiłem za 32, wsadziłem w tym momencie 6 albo 8 za materiał plus wstępne roboty, no i myślę, że jeszcze wsadzę 8 do 10, no żeby to... Czyli łącznie ile tam wiesz? No 22-23 tysiące, no. Żeby się zamknąć w tych 60, no ja liczyłem 60, całość z kosztami, opłatami, pośrednikami i tak dalej. A za ile wsadzasz, to zobaczymy w przyszłości, tak? Dokładnie. I się w ogóle bym sprzedawał. Jesteśmy właśnie na mieszkaniu Piotra, który jest w trakcie realizacji remontu na najtańszym mieszkaniu w Krakowie, za które zapłacił 30 tysięcy złotych. I w tym momencie powiedz mi, Piotr, to co dzisiaj tu widzimy, to ile już cię kosztowało te naniesienia wszystkie? W tym momencie to jest 20 500 złotych, no tak naprawdę no więcej nie spodziewam się. No ewentualnie jeszcze tutaj mordlościanka, ewentualnie terma, więc jeszcze 2 tysiące dołożę, więc zamknąć się powinniśmy w 25 tysiącach max. Plus 30 plus jakieś koszty, mamy około 60 tysięcy. No i czekamy na ofertę powyżej 110-115 tysięcy. No w tym momencie na Facebooku wystawiłem za 128. No zobaczymy, czy ktoś w ogóle się zainteresuje. No, tak. Jakie miałeś problemy do tego etapu z takim mieszkaniem? Najwięcej przed problemy to tak naprawdę ze wspólnotą były. Mm-hmm. Same naloty tutaj były cały czas, bo wszyscy się interesowali. Co się tu dzieje? Co się dzieje i co ja w ogóle tu chcę. Największy problem to chyba był z drzwiami wejściowymi, że jak to zacznę wynajmować albo coś, to że będą za dużo często trzaskać drzwiami, albo że okradną piwnicę. To jest takie z głównych powodów. No i jeden z większych powodów też, to znaczy problemów to instalacja elektryczna. No do tej pory powiedzmy czekam na zwiększenie mocy, tak? Ale ty akurat z instalacjami sobie poradzisz. Czyli to nie zostawiasz sobie tego, tylko sprzedajesz to, tak? Jakbym nie kupił tego drugiego mieszkania, to sobie zostawię. Okej, okay. Bo kupiłeś drugie mieszkanie, tym razem 15-metrowe. Dokładnie. Za kwotę 45 tysięcy złotych i to w Krakowie. I, słuchajcie,
ja się śmieję, że to on powinien dawać mi mentoring, jak szukać tak tanich mieszkań, bo naprawdę chłopak potrafi wynaleźć coś, czego nie ma.